Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w myśl artykułu 184 regulaminu Sejmu wnoszę o zmianę sposobu prowadzenia obrad. A teraz będę uzasadniać, do czego mam prawo w myśl regulaminu przez 2 minuty i proszę mi nie przerywać. Wysoka Izbo, Panie Marszałku, jedyną osobą przeszkadzającą w dzisiejszych obradach jest niestety Pan, Panie Marszałku. Panie pośle, przywołuję Pana do porządku, bo odbiega Pan od przedmiotu obrad. Panie Marszałku, z żadnego przepisu regulaminu nie wynika, czy w trakcie wystąpienia pytanie ma być zadane na początku, czy na końcu wypowiedzi. Z żadnego przepisu regulaminu nie wynika, czy pytanie ma być zadane na początku, czy na końcu wypowiedzi. Ma on dotyczyć punktu, a nie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dziękuję bardzo. Co się panu porobiło? Chłopie, był pan w poprzedniej kadencji marszałkiem, który oprócz znajomości regulaminu demonstrował przede wszystkim kulturę osobistą. Dziękuję bardzo. Głos ma pani poseł Joanna Schmidt, Klub Nowoczesny. Panie pośle, proszę opuścić mównicę, ponieważ stwierdzę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Co się panu porobiło? Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Co się panu porobiło? Chłopie, proszę opuścić mównicę. Kadencji marszałkiem, panie pośle, który oprócz znajomości proszę regulaminu opuścić mównicę. Demonstrował przede wszystkim kulturę osobistą. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Co się panu porobiło? Panie marszałku, z wielką troską, z wielką sympatią do pana osoby kieruję te słowa do pana. Proszę opuścić mównicę. Dzisiaj pan się zachowuje na tej sali, jakby ta sala była pana własnością. Pan komentuje wypowiedzi posłów, zapominając, że polskie prawo zakazuje cenzury, nawet prewencyjnej. Apeluję w związku z tym, skoro pan się tak morduje na tym stanowisku, to niech pan poprosi panią marszałek Kidawę, która godnie pana zastąpi i będzie szanować ludzi, którzy są z suwerennego wyboru, tak jak pan. Dziękuję. Proszę opuścić mównicę. Pan dzisiaj zna tylko i wyłącznie jeden artykuł tego regulaminu. To jest artykuł 175, którym pan tu potrząsa, mówiąc o tym, że za chwilę pan ukaże karą finansową posła, który ma prawo do tego, żeby zabrać głos i bierze odpowiedzialność za swoje słowa.